X-Factor w każdym zakątku świata lubi przedstawiać swoim widzom wzruszające historie, którym towarzyszą niesamowite głosy muzyków. Nic dziwnego, że ten występ przypadł wszystkim do gustu. Niesamowicie wzruszające wydarzenie rozpoczęło się, gdy uczestnik pojawił się na scenie, co spowodowało, że publiczność ze wszystkich sił próbowała go nie wyśmiać. Uczestnik X-Factor wywołał śmiech publiczności. Freddie Combs nie wygląda na typowego uczestnika programu X-Factor, gdzie o sławę starają się piękne i szczupłe osoby. Postanowił jednak, że nie będzie przejmować się swoim wyglądem. Pojawił się na scenie, bo wiedział, że jego głos wystarczy, by wszyscy przekonali się, że nie warto oceniać go po wyglądzie. Freddiemu trzeba było pomóc w wyjściu na scenę. Na szczęście miał ze sobą bliską osobę, która pomogła mu. Gdy jego wózek pojawił się na scenie, widownia zamarła. Nie byli przyzwyczajeni do widoku otyłych osób na wózkach inwalidzkich w programie X-Factor. To głos W. X-Factor jest najważniejszy. Miał 40 lat, kiedy zdecydował się na udział w programie X-Factor. Życie Freddiego Combsa nie było usłane różami. Od wielu lat zmagał się z otyłością, która niemalże doprowadziła go do śmierci. Mężczyzna postanowił jednak, że weźmie życie w swoje ręce i zrobi wszystko, by żyć. Śpiew towarzyszył mu w złych i dobrych chwilach, a publiczność, która miała okazję go usłyszeć, za nie mówiła. Freddie wykonał Wind Beneath My Wings. Jego interpretacja przypadła do gustu wszystkim zgromadzonym w studio oraz publiczności przed telewizorami. Jego wzruszająca historia i piękne wykonanie piosenki sprawiły, że wiele osób zalało się łzami. Jego pamiętny występ można zobaczyć poniżej. Źródło: YouTube. Następny artykuł.